Kiedyś to było. Dzień dobry słuchaczom Weszło FM, kłania się Kamil Kania, zapraszam Państwa na program Kiedyś to było, w którym bierzemy na tapet Mundial we Francji, cofniemy się więc o ponad 20 lat. W studiu wraz ze mną Leszek Milewski, Weszło.com. Dzień dobry. Mariusz Moński, RetroFutbol.pl. Dzień dobry. Szalone lata 90. dziś w końcu w ten okres się przenosimy. Mundial we Francji, po raz pierwszy 32 zespoły, ostatni w historii mam wrażenie udane rozszerzenie międzynarodowej imprezy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No to niewątpliwie. Ja nie jestem aż tak krytyczny co do kolejnego rozszerzenia mundialu, bo faktycznie futbol idzie w górę w tak wielu różnych miejscach, że nie musimy tego z góry skreślać. Dajmy szansę temu rozszerzeniu. To też większe szanse, żeby była Polska regularnie. Także ja jestem otwarty na ten pierwszy turniej, który będzie w powiększonym. Natomiast zdecydowanie format 32 to już wówczas było absolutne minimum, tak naprawdę. I świetnie, świetnie się to sprawdzało. Tak? No myślę, że w tym formacie 32 drużyn też bardzo fajne było to, że. W wszystko było jasne przed turniejem. Mam tu na myśli to, że wychodzą dwa zespoły z każdej grupy. Wiemy, co i jak później następuje. Nie zastanawiamy się, nie liczymy bramek zespołów z trzecich miejsc. No aczkolwiek czasami te zespoły z trzecich miejsc później dochodziły do finałów dużych turniejów, więc no, też tutaj na przykład też przy wychodzeniu dwóch zespołów jest tak, że te. Kombinowanie, kombinowanie jest. Tak, Nigeryjczycy odpuścili przez ostatni mecz i też mogło, mogły inne drużyny wyjść niż, niż wyszły, więc. Zawsze, zawsze jest ten w fazie grupowej, jak to się mówi że no nie do końca to jest do, też sprawiedliwa ta ostatnia kolejka też w zależności jak A, to układy, układziki, tak, no tak. To, to znamy przypadki, że takie rzeczy decydowały. Zawiedli, słuchajcie, Hiszpanii, oni są zawsze bliscy mojemu sercu, więc od nich sobie rozpoczniemy. To wcale nie był turniej, o którym powiemy, że grali jak nigdy, odpadli jak zawsze. Owszem, był ten bardzo efektowny mecz z Bułgarami, no ale to właściwie wszystko. Morientes i Raul dopiero wchodzili w ten swój najlepszy okres mam wrażenie, że takie najciekawsze nazwiska tamtej kadry to jednak Jero i Enrique. Moim zdaniem nie było wielkich oczekiwań co do Hiszpanów, ponieważ no, to nie była reprezentacja, która osiągała jakiekolwiek poważniejsze sukcesy poza jednymi mistrzostwami Europy w 1984 roku i tutaj tak naprawdę tych wielkich gwiazd, tak jak powiedziałeś, nie było. Był Jero, był Enrique, Raul zaczynał tak naprawdę i tak jak patrzeć na ten skład, Hiszpanów to są zawodnicy, którzy owszem, grali on też w, grały w tych największych klubach, ale oni w tych największych klubach byli albo rezerwowymi, albo tam drugo, drugoplanowe role odgrywali. Więc no, czy, czy, czy to rozczarowanie? Moim znaczy, zdaniem nie bardzo. Myślę, że nie byli takimi. Tak jakbyśmy dzisiaj, gdybyśmy stawiali, nie wiem, 4-5 drużyn takie do pierwszego miejsca faworytów, to zawsze z urzędu dajemy Hiszpanów. Wtedy to była taka drużyna, jednak. Troszkę patrzona jako zespół z drugiego szeregu, który ok, może stać się takim czarnym koniem, może jeśli będzie na przykład w czwórce, to to nie będzie jakieś gigantyczne zaskoczenie, ale faktycznie mówiono o nich, że no to nie jest zespół, który jest takim ścisłym faworytem, choć oczywiście tam jakości jak najbardziej było, że mogli sięgnąć po wszystko. Jeśli chodzi o to 6-1, to jest takie tak naprawdę... To, to mi się bardzo podobał tamtych Hiszpanów, że wyszedł im rewelacyjny mecz, piękny 6-1, a tak naprawdę ostatecznie ten mecz jest wcieraniem soli w rany zamiast jakiejkolwiek e, Friday, bo wszyscy wtedy mówili, tak jak u nas w Polsce za Angela po meczu z Amerykanami. To skoro jest tak dobrze, to czemu wyszło tak źle, tak? Skoro wygraliśmy 6-1 z Bułgarami, no to dlaczego nie mogliśmy tego zrobić przed chwilą wcześniej? Gdzie jest błąd? Gdzie jest błąd? I to właśnie było e, z Hiszpanią. Natomiast nie powiem, że miałem kibico, ja na przykład wtedy byłem e, zachwycony na przykład Nigerią. Liczyłem, że to jest Taki zespół z fantazją, że wreszcie ci Afrykanie mogą gdzieś zajść, na przykład, do strefy medalowej. Tamta Nigeria była bardzo mocna. Ona bodajże w 1996 też zdobyła złoto olimpijskie, ogrywając tam m.in. Brazylię. Tam jest absolutnie no kultowy skład Nigerii. Nigeria, Nigeria nieraz posyłała fajne drużyny pełne ciekawych zawodników, ale tu myślę, że to jest ten przykład, kiedy faktycznie wszyscy kojarzą tych zawodników. To jest Van Kokwanu, babajaro Finidi. West, J.J. Okocza, w absolutnie 24-letni dopiero, czyli jeszcze no, w szczycie swoim. Amokaci, Babangida, Olisech, Ikpeba. no to są po prostu wówczas absolutnie materiały na zawodników, których wróżono, że oni będą światowymi gwiazdami. Co ciekawe, są w tej reprezentacji Nigerii dwa polskie akcenty, bo po pierwsze, że wtedy bardzo głośno mówiło się, piłka nożna praktycznie co tydzień mówiła, że Zeigbo pojedzie. Kenneth Zeigbo zagrał trzy mecze. Zagrał tam, jeździł na zgrupowania, był powołany. jak leciał na zgrupowanie Nigerii, to wracał po miesiącu mniej więcej, tak mu to wychodziło i jeszcze był zawodnik Zagłębia Lubin, Jero szakpokę, który też jeździł na te zgrupowania mundialowe, do końca się mówił, jak już bo wyleciał, że jednak on nie, to że Szakpoke poleci i to piłka nożna strasznie żyła. Czy pojedzie jakiś właśnie piłkarz z Polski Ligi Ligi na, na Mundial? Shakpoke jednak nie pojechał, no i koniec. Był polski akcent, ale do niego sobie e, przejdziemy. E, łącząc te wątki Hiszpanii i Nigerii, można powiedzieć, że właściwie w tym pierwszym meczu sobie Hiszpanie e, spaprali e, sprawę, bo z Nigerią e, prowadzili, ale ostatecznie przegrali 2-3. No, bardziej Zubizareta spaprał sprawę, bo sobie wrzucił bramkę na 2-2 więc yy, rzeczywiście tak było, aczkolwiek, no, patrzu, patrzu, jak sobie przy, wspominając tamten, ten, to Hiszpania nie miała za bardzo prawa wygrać tego spotkania z tą Nigerią. Yy, bo to, że oni przegrali, to nie przegrali przez przypadek. Przegrali po prostu, bo byli słabsi. I, i a, a to, to to zwycięstwo nad podstarzałymi nie da się ukryć już bułgarami bo jak popatrzeć na skład bułgarów to tam cała ta ich życie wspomnieniem cała męscy, ta te, ich to, za chwilę tak, ich czereśewski załatwi więc tak, no to wszystko cała ta ich topowe te, te wszyscy topowi piłkarze byli już po 30 więc no jak oni tam stracili ze dwie bramki z tymi hiszpanami to już im się przysta, przy, nie chciało dalej grać więc da, dlatego tak tak to się potoczyło więc no Tutaj, akurat w tej grupie, no nie, nie, nie było dla mnie jakichś wielkich niespodzianek. Ja jeszcze chciałem rozwinąć, już wyczerpać jakby temat Nigeryjczyków, gdzie jak oni trafiali na Danię. Ja byłem przekonany, że oni są faworytem, bo Dania nie prezentowała nic szczególnie ciekawego w grupie. I mówiłem, no tak, Nigeria sobie spokojnie przewiezie to Danię, a później będzie mecz, na który czekam, czyli Nigeria-Brazylia. Z jednej strony ten wątek tego finału z igrzysk, z drugiej dwie takie naprawdę drużyny, które grają ten futbol. I mówiłem, o no, tak naprawdę to będzie męż. A Dania niesamowicie wyjaśniła wtedy nigeryjczyków To było, no nie, wiem, czy to to było... Dania tak naprawdę przeszła największą, jedną z większych metamorfoz, porównując do fazy grupowej, a fazy puchorowej wtedy, gdzie, gdzie faktycznie no, tutaj po prostu odpalili ten swój duński dynamit i tam nigeryjczycy w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Zupełnie odwrotnie niż, niż w 86. Tam było na odwrót. W grupie fantastycznie, a po wyjściu z grupy dramat. Jeżeli chodzi o nigeryjczyków, to warto też wspomnieć Boremi Lutinowicza, bo to człowiek, który na selekcjonerce... Zjadły zęby. Zresztą na, na Mundialach prowadził różnorakie reprezentacje. Cztery lata później przywiózły do y, mhm. Korei i Japonii Chińczyków. Mhm. No, tak, to był taki obyży świat, który rzeczywiście niejedną drużynę potrafił wywieźć, natomiast Bora Multinowicz raczej specjalizował się w zawożeniu tych zespołów niż, niż, niż po... nie wiem, wyników. czy to był tak dobry trener na tą drużynę. Ja pamiętam też, muszę wspomnieć o zachwycie nad JJ Okoczą. JJ Okocza miał w sobie ten taki gen, który utożsamiamy najbardziej z Ronaldinho, czyli on przyjmował piłkę w środku pola i ty absolutnie nie wiedziałeś, co się za chwilę zdarzy. Czy tu, czy on pójdzie z dribblingiem, czy on przerzuci piłkę sobie, czy on będzie strzelał, no, on wszystko mogę się spodziewać. I miał tą taką nie. Zachwianą pewność siebie w to, że ta gra na totalnej fantazji to jest to, co powinien grać. I... Nie, nie, nie miałem okazji oglądać go w nie wiadomo ilu meczach, ale zawsze właśnie czekałem, że jeśli jest szansa obejrzeć JJ Oko, czy to było takie święto od, od tamtego czasu. No i chyba ta gra na fantazji zgubiła tą Nigerię. No wie? oczywiście, tak, tak, bo, Daniel... bo Na soli, solidnych Skandynawów trafili, którzy, którzy nie tylko na fantazji grali. Tak, oni ale mieli i fantazję w pozacieraniu tak, tak, grupów, ale dokładali oczywiście. tą dyscyplinę, nie? I no, na nigeryjczykach jakby też zbudowali tą wiarę w siebie, nie? No i pójdzie to fantastyczny mecz. Jeden no... z najlepszych chyba tak. wtedy, tak, zdecydowanie. Tak, do, do spotkania Brazylii z sobie e, przejdziemy jak już e, został w jakiś sposób ten wątek afrykański poruszony no to no nie zapominajmy o Tunezji bo Leszek wspominał tutaj o, e, o tych możliwych powołaniach z polskiej ekstraklasy jak jak to się tym żyło a przecież na mundial reprezentacja nie pojechała ale pojechał Polak pojechał Henryk Kasperczak no słuchajcie trener prowadzący Polak. Polski trener prowadzący drużynę na dużej imprezie, no, no wielka sprawa. Dzisiaj byśmy się zachwycali, że w ogóle ktoś go zatrudnił, on awansował yy, i on jest na tym dużym turnieju. Czyli ciekawe jest to, że Tunezyjczycy, jak później na przykład yy, Michał Ziflarz jest chyba najlepszym w Polsce ekspertem od piłki afrykańskiej. I rozmawiałem. On, on po prostu często tam jeździł na różne turnieje afrykańskie. Jak rozmawiał na przykład z tymi dawnymi gwiazdami Tunezji czy, czy tam innych drużyn, które prowadził Kasperczak, to nie Tak, to jest Polak? Ja myślałem, że to Francuz jest. Nie? Oni w ogóle nie wiedzieli, że nie jest Polakiem. Tak? Kasperczak bardzo mocno był jednak z tej szkoły francuskiej jako trener nasiąknięty i to raczej. Możemy się cieszyć, że wtedy Polak prowadził drużynę, ale jednak trudno powiedzieć, że to nie było tak, że to Polska myśl szkoleniowa tylko tam posłała swojego reprezentanta, tylko w dużej mierze też Francuska. Gdyby nie jego sukcesy we Francji, to on by nie miał nawet takiej reputacji, żeby go tam myślę ktoś chciał na takim poziomie. No i przede wszystkim on we Francji się do tego zawodu przygotował, tak. No i od tamtych czasów to my nie mamy tak naprawdę trenera, który by za granicą takie sukcesy osiągał. No to chyba ostatnia Ostatni taki nasz rodzynek, że tak powiem, w trenowaniu kogokolwiek poważnego za granicą. No tak, to dość przykre, natomiast dość przykre było też dla niego to, że w trakcie turnieju został e, zdymisjonowany po, po dwóch porażkach z Anglią i e, Kolumbią, już jego asystent Ali Selmi prowadził drużynę w ostatnim meczu, to jest znamienne dla e, afrykańskich federacji, A to że one tylko... się potrafią w dużym turnieju wkurzyć. Na... A to nie tylko on, bo akurat w tym turnieju trzy takie zmiany były, hmm. bo, bo i Arabia Saudyjska chyba zmieniła trenera po dwóch meczach i... Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden tener był zwolniony to Abstrakcja w takich postrzeganiach No bo co ci biedni Tunezyjczycy mieli zrobić W grupie z Rumunią, Anglią i Kolumbią Nie rozumiem tego Przegrać Czego to. się oni spodziewali po Henryku Kasperczaku To on musiałby chyba po prostu Prowadzić ich wtedy, nie wiem e, Albo z Dumbledore, a nie, e, a nie Henryk Kasperczak, to może by coś ugrali No Po prostu nie mieli czym zrobić więcej No nie mieli jeżeli jesteśmy już przy Anglii, to słuchajcie, to jest drużyna, o której można dużo powiedzieć, ona później na Euro 2000 zawiodła, bo nie wyszła z, grupie, z grupy, tutaj zawiodła na, na trochę innym etapie, lubimy, co by było, gdyby mówić w Polsce, natomiast Anglicy mogą zapytać, co by było, gdyby nie czerwona kartka Davida Beckhama. No ale mimo tej czerwonej kartki doszli do tych karnych, tak, więc... Doczłapali. Doczłapali, więc no, nie mogą powiedzieć, że gdyby, gdyby nie ta kartka, to oni i tak mieli szansę przejść dalej. tak? Po, Francuzi też łapali czerwone kartki, a do finału doszli. Więc tutaj to nie bardzo, nie bardzo powinni się akurat tylko, tylko, tylko tą czerwoną kartką tłumaczyć. No Anglicy po prostu nie umieją strzelać karnych. Znaczy, no, się nauczyli chyba dopiero niedawno, tak to oni, co mogli, to oni w tych karnych przegrali przez lata, więc no... no... tak, tutaj dużo wielkich imprez i serii rzutów karnych to... z ich udziałem przychodzi od razu do głowy. Beckham został wtedy takim kozem ofiarnym tak naprawdę. Oni tak... No wiadomo, że to, to, to kartka na no to absolutnie niepotrzebna. Natomiast no, Anglicy mieli wcześniej, mogli sobie... Wiadomo, że trafiasz na Argentynę, no to nie jest tak, że rozdajesz kartę, ale to naprawdę... To nie było tak, że przez Beckhama odpali, tak jak mówi Mariusz, że te karne. Poza tym mieli ten mecz w jakimś sensie ułożony. To jest wspaniała bramka Ołena znowu, tak? Mi on trochę przypomina mecz z Portugalią na Euro 2000, gdzie faktycznie, no tutaj pierwszy akurat strzelił Batistuta Skarnego, ale Anglicy błyskawicznie odpowiedzieli i po 10 minutach już oni prowadzili. Mieli ten, to momentum swoje, tak? Mieli rywala, który nie wie, co się dzieje, tak? I, i, i oni sami jakby znowu sobie napytali biedy. Są mistrzami takiego osiągania... Autodestrukcji. Tak. tak, też, ale takiego osiągania naprawdę wysokiego, świetnego momentu w meczu, gdzie wydaje się, nie no, kurczę, tu zaraz oni ich po prostu pocisną dalej, nie? A później uchodzi powietrze. Pamiętajmy o Michaelu Owenie, bo słuchajcie, ta, ta historia jego na, na mundialu jest też bardzo ciekawa, on on nawet nie miał 19 lat, jak, jak pojechał i strzelał golem no, na najważniejszej imprezie piłkarskiej na świecie. No tak, no, to jest przykład zawodnika, który apogeum formy osiągnął bardzo wcześnie. On już w Liverpoolu, już jako 16-17-latek grał w pierwszym składzie przez większość sezonu, więc no, dla niego to nie była żadna nowość, że, że on tutaj grał pierwsze skrzypce, już na nim się yy, yy, gra Liverpoolu opierała. No. Napastnik o ogromnym potencjale, o ogromnych możliwościach, który nie, nie osiągnął tego, co mu, aczkolwiek złotą piłkę w domu sobie trzymał. Więc... Tak, to jest ciekawe, że Owen ma tą złotą piłkę, nie? Troszkę inne czasy, nie z dzisiejszej perspektywy. Natomiast Owen był jednak takim typem, bardzo mocno, ufmy się, polegał też na swojej szybkości. Ja jeszcze pamiętam, była taka gra. FIFA 2002 World Cup i tam Owen jak biegł to taki ogień chyba za nim. Ale fenomenalna gra. Aż taki był szybki, tak? Więc Owen, tutaj też ta bramka z Argentyną, no wspaniałe uderzenia, ale też pokazywał tą swoją niesamowitą szybkość, tak, że on był nieuchwytny. No a zawodnicy, którzy polegają na szybkości, albo w trakcie kariery uczą się bardziej tego wyrachowania, albo często właśnie wcześniej kończą. 33 no, lata miał jak skończył grać w piłkę. A, no ale, po, a poważną karierę skończył chyba nawet wcześniej. No tak, no, ale on miał mnóstwo kontuzji. No tak, ale... I też ma, on ma on później to tam... Miał duże pretensje do, do Liverpoolu, też za to, że był tak eksploatowany w młodości. I, I że to się później odbiło na jego karierze, za co kibice Liverpoolu, nie tylko już za tę jego późniejszą grę dla United, ale też właśnie za te pretensje do klubu mają do niego duże pretensje. To teraz coś przyjemniejszego, słuchajcie. Zachwycająca Holandia Husa z Denisem Bergkampem chyba w życiowej formie. Paczka za Ajaxu, która sensacyjnie dwa lata wcześniej wygrała Ligę Mistrzów, Van der Saar, Dawid, Bogarde, bracia Deburowie czy Patrick Kleifert, No dopiero na Brazyli się, <słuch> się zatrzymał. Mała ta Holandia, Mariusz bliska twemu sercu. No i bardzo żałowałem, że się zatrzymała, bo chciałem, żeby już tak szła impetem do samego końca. I, i moim zdaniem, gdyby, gdyby to nie wiadomo, co tak tam ta, ta cała historia później z Ronaldo, ale gdyby to Holendrzy zagrali w finale, to Francuzi kon, niekoniecznie by ten złoty medal y, y, zdobyli i zostawili, mieliby to go u siebie. Więc no, to, była, to była niepowtarzalna chyba szansa dla Holendrów, bo się, jak się później okazało, dwa lata później, że, że w, przy, na Mistrzostwach Europy u siebie również im się nie udało. No, zespół Marzenie, zespół tak naprawdę bez słabych punktów. Dokładnie. Yy, ze znakomitymi rezerwowymi, które tam nie było problemu, że, że, że wchodzili goście z ławki i to nie byli też yy, ludzie znikąd. Holenderskie kluby wtedy były na topie. No a jak jego historia w latach 90. w Lidze Mistrzów? Więc no, tutaj nie, nie miało się co zepsuć, a jednak się zepsuło. To jest też taka historia z Holendrami, że oni wtedy y, mieli bardzo jakby mocno mentalnie stali. To pokazują te mecze, że oni tak. Y, z Jugosławią w pierwszym meczu rundy Pucharowej, decydujący gol 92-Dawid. finał Bergam w 90 minucie z Argentyną. W półfinale Klajwerd w 87 wyrównuje. Oni naprawdę te końcówki mieli. Byli przygotowani fizycznie. Byli tacy pewni tej swojej siły. No natomiast no karne, tak jak myślę, że przegrali z Włochami już przed strzelaniem jedenastek, tak tutaj po prostu, po prostu no jakaś loteria, lepsza gra bramkarza. Były tam absolutnie równe szanse. Pamiętam oglądałem ten mecz i mówię, kurczę to jest taki mecz, który którym nikt nie powinien odpaść. Przecież ta Brazylia i Holandia one są tak wspaniałe, że tutaj nie powinien być... Tu obie powinny przejść. Szkoda, że nie ma więcej Holendą. miejsca w finale, prawda? Mhm, że tak. tylko dwa miejsca są w tym najważniejszym meczu. No na tych mistrzostwach to aż szkoda, że nie było więcej miejsc w ćwierćfinałach, bo tak naprawdę to yy, wszystkie ćwierćfinały to były drużyny na bardzo wysokim poziomie, więc no tutaj no na każda drużyna, która odpadała, to była szkoda. Ja powiedziałem o jak. Poza Niemcami. No poza Niemcami, aczkolwiek no, też, te, też te mecze z ich, z ich wykonaniem akurat, nie, no, może też ze względu na rywali, nie, nie, były, nie były aż takie złe do oglądania. Husky Dink się nieźle sprawdził, myślę, jako trener. Wiadomo, że miał, miał do tego ludzi, ale myślę, że jego pracę wtedy też należy docenić. No okiełznać samych tylu, tylu, tylu gwiazdorów w jednej drużynie, żeby oni grali jako team, żeby potrafili się podporządkować, no... To, to, jest, to nie jest łatwa sztuka. I wielu holenderskich trenerów poległo na tym i na, na tych niesnaskach między tak. zawodnikami. To nie jest łatwe i, i tu trzeba docenić pracę Hiddina. No, to prawda, można powiedzieć, że dostał samograja, którego poprowadziłaby jego teściowa. Louis van Gaal, który zawalił późniejsze eliminacje do 2002, powie, że jednak nie, że jednak teściowa sama nie poprowadzi takiej gwiazdy. To może być wręcz trudniejsze niż poprowadzenie Tunezji. Oczywiście. Nie udało się mimo wszystko zgarnąć medalu holendrom. Genialna Chorwacja zgarnęła krążek. Boudweń Zenden próbował to, to zmienić. Strzelił Gola na 1 do jednego w tamtym spotkaniu w Paryżu, ale, ale to było za mało. No to chyba jest taki efekt, tak na tak Polacy w 82 z Francuzami że drużyna, która przegrywa kluczowy mecz półfinałowy nie ma już takiej... Nie ma już ochoty. Nie, znaczy nie, nie, nie to, ochotę to mają na pewno, no bo to Ale każdy chce wygrywać. Jasne, inny, inny poziom motywacji. Tak, no, oni po prostu przegrali ten najważniejszy mecz. Oni już... Nie, to, nie, to nie tego dnia chcieli grać. Oni chcieli grać następnego dnia, a nie, a nie, a nie wtedy, więc no, taka, taka te, tego typu sytuacja, że, że no, Chorwaci mieli większe, większą motywację do tego, żeby ten mecz wygrać. No, ale pamiętajmy też, że dla Chorwatów oni byli przed tym turniejem jako ciekawostka, która ok, ma fajnych zawodników, ale oni grali na mundialu pierwszy raz, więc to było niesamowite. Pamiętam, że tak naprawdę poza Mistrzami Świata, no to największym wygranym turnieju byli Chorwaci z tym swoim brązem, bo tego im nikt nie wróżył. Myślę, że naprawdę jak się oglądało, jak i oni zagrali koncert z Niemcami gdzie rozbili. No Niemcy wtedy byli mistrzami Europy wciąż. Ktokolwiek trafiał na Niemcy, no to się mówiło, że Niemcy Niemcy i tak pokażą swoje, Niemcy i tak to przejdą. Jak nie po dobrym meczu, to wyrachowanie ma tu Chorwaci fantazja 3-0 do widzenia. No to było po prostu niesamowite. Jeden z najbardziej A pamiętnych bo... tamtych meczów. A gol dla 3-0 Sukera to już w ogóle... No, no to majstersz... była taka, wiesz... Dawor Suker, słuchajcie, strzelał gole w każdym meczu fazy pucharowej dla dla Chorwatów, to to jest super sprawa i, i myślę, że ciężka do, do powtórzenia nawet dla największych piłkarzy, ale jak już przeszliśmy dość płynnie do tej Chorwacji, to chciałbym też porozmawiać o kontekście społecznym, bo tego nie można przy, przy Chorwatach pominąć, prawda? Tej całej historii wojny na Bałkanach. Wielki sukces raptem kilka lat po niej. Tak, to miało niezwykle ważne znaczenie dla Chorwatów. Kubalkiewicz jest ekspertem od tego tematu. Jak tylko powiesz przy Kubielkiewiczu Chorwacja, to mu się zapalają tak oczy, i masz 5 godzin z głowy, bo zaczyna to opowiadać. Ale faktycznie dla Chorwatów wówczas to było. Yy, dlatego to jeszcze nabierało jakby znaczenia. My na świecie, w innych krajach widzieliśmy świetny zespół. Widzieliśmy drużynę, która gra z polotem, która wskakuje na takie miejsce. My ją trochę porównywaliśmy, tą Chorwację, wtedy do Polski z 74 roku, że też zespół, na który nikt nie stawiał, że okej, okay, ma fajnych zawodników, nikt nie stawia, wchodzi na ten brąz, natomiast na pewno dla samej Chorwacji to, to, to było jedno z najważniejszych wydarzeń młodego kraju, tak? To było takie tożsamościowe wydarzenie dla nich wszystkich. No i chyba wielu z tych piłkarzy tak naprawdę widziało na żywo wojnę. My żeśmy tej wojny na żywo nie widzieli, a w wspomnieniach wielu, wielu z tych graczy jest, że oni mieli taką na żywo styczność, styczność z wojną i, i, i doceniali dużo bardziej później to, co osiągali w życiu, niż, niż człowiek, który no, ma pięknie i spokojne, spokojne dzieciństwo i młodość. Tak? Tak, no jeżeli chodzi o Chorwatów grających wówczas z Polotem i Fantazją, no to poza Szukerem myślę, że warto wspomnieć absolutnie Roberta Prosineckiego. Też piękna, piękna historia na tym mundialu, piękna karta, jeżeli chodzi o występy reprezentacyjne przez niego zapisane. No genialny gracz i, i też właśnie to tak naprawdę, no gdyby nie Prosinecki, to, to Szuker na pewno by tych bramek strzelać nie mógł. No taki lider można powiedzieć, że to, to jeszcze były czasy, kiedy, kiedy tacy, tacy piłkarze eleganccy, którzy nie musieli być strasznie silni, szybcy, mogli, mogli jeszcze trochę pograć w piłkę i cieszyć no, się. Chorwaci mieli bardzo duże, jak to na Bałkanach, mieli ogólnie inklinacje do takich zawodników. W tamtej Chorwacji pamiętajmy, że był jeszcze Boban, był Asanowicz, także kolejni tacy artyści. Także rzeczywiście tam w obronie były twarde, twardzi Kolesia, w ataku to po prostu co jeden to artysta. No i Mirosław Blażewicz jako, jako trener, zresztą po tym po tym turnieju chodzący za za autorytet e, trenerski e, na Chorwacji, nie zapominajmy o Slavenie Biliću, później selekcjonerze, a, a wtedy uczestniku tamtych wydarzeń, ja pamiętam jak 10 lat później, kiedy Bilić był już selekcjonerem e, Chorwatów na Euro 2008, to jego historię z 98, że on tam grał, e, pomógł wywalczyć ten, ten medal się, się przypominało. Mhm bo którego któregoś razu też temat, że Bilić był blisko reprezentacji Polski nawet. Tak? No tak, tak. O, o Biliciu się w kontekście tak. naszej kadry mówi, ale to mam wrażenie, że takie bardziej życzeniowe. Może. Jeżeli chodzi o, o Sławena Bilicia, przeskoczyliśmy troszeczkę wątki tematyczne, więc może o Norwegach teraz słuchajcie, bo to jest ostatni mundial Norwegów do tej pory. Tore Andreflo, Solbaken, Berg, no przez nazwisko, które później się w naszym kraju pojawiło, Olego rzecz jasna, stać ich było na to, żeby pokonać Brazylię. Jasne, że Kanarinios byli pewni wyjścia z grupy, no ale jak się popatrzę, ja sobie specjalnie sprawdziłem ten skład Brazylii. To no nie było tak, że to rezerwy zostały wystawione. Nie, no, grać wtedy Brazylia na mundialu, to było coś wyjątkowego. Wtedy jeszcze nad Brazylią bardzo mocno wisiał taki nimbo drużyny zupełnie z kosmosu, że wszyscy są ok, grają, wszyscy są mocni. A później jest jeszcze Brazylia. Brazylia, która jakby wysłała czwartą drużynę, to ona i tak by walczyła o wyjście z grupy. Że to jest takie niekończące się źródełko wielkich zawodników. Przed tym mundialem mówiło się na przykład, że będzie duet Roro, Romario-Ronaldo. Tak, Romario w ogóle nie pojechał ostatecznie. Mogli sobie pozwolić na to, żeby z Romario po prostu zrezygnować. Tam było mnóstwo. To było... Brazylia może miała lepsze drużyny niż na przełomie wieku, ale... Mam wrażenie, że wtedy mieli tak niesamowite bogactwo, taka konkurencja, Djalminia, Magik, który no, cuda wyprawiał w La Liga, tutaj tak naprawdę nie miał szans w ogóle się załapać, oni inną drużynę wysyłali na Puchar Konfederacji, inną wysyłali sobie gdzieś tam na Copa America, one wszystkie robiły show, także ograć wtedy Brazylię to było coś, ale Norwegowie no zupełnie inny styl, postawili klasyczną swoją... Norweską murarkę, i, no i wygrali. No i świetne stałe fragmenty gry, bo jednak Norwegowie dośrodkowania, stałe fragmenty gry to, to, to na, na tym bazowali i, i to mieli opracowane do perfekcji. Jeżeli chodzi o Norwegię, ona później e, naprawdę kiepsko sobie na dużych turniejach radziła, ale jak już Leszek wywołał ten temat Brazylii, no to ja sobie nie mogę odpuścić przejścia do Canarinos. Bebeto 34 lata miał Bebeto na mundialu we Francji. E, trzy gole na tamtym turnieju. No świetnie się uzupełniał z, z Ronaldo. I widać było, że, że no nie zatracił ani szybkości, ani tego zmysłu znalezienia się pod bramką w odpowiednim momencie, więc wiek mu nie przeszkadzał w grze, tak można powiedzieć, nawet nie było widać, że to taki... Ale tak, nie masz, nie masz Romario, nie masz Elbera, nie masz Jardela. Czujecie? to jest trzech zawodników, których chciałby każdy klub na świecie, a Brazylia po prostu go sobie nie wzięła, tak? To było coś, coś niebywałego, naprawdę. No mogła sobie na to pozwolić, to No właśnie, więc To bogactwo talentu. Postawili talentów. na tych doświadczonych, Bebeto, Edmundo. Nie jestem do końca przekonany. Oni tam na przykład no Dunga był kapitanem, tak, złotej drużyny, ale on już wtedy grał w Japonii. To naprawdę już nie był Yy, nie wiem, no trudno mi jest ocenić ten potencjał, ale tam było kilku takich, powołanie na przykład Ze Carlosa, który miał 29 lat, siedział na ławce i miał przed tym turniejem zero spotkań, czy naprawdę ten Ze Carlos yy, mógł dać cokolwiek, to jest taki Praktycznie jak Piotr Giza kiedyś pojechał, nie? Tylko, że Brazylia naprawdę miała niesamowite bogactwo wyboru i brała ze Carlosa z São Paulo 29-latka bez meczu w Kadrze. No to jednak są pewne absurdy. No ale oni mieli tą, ten, ten jednak, ten pierwszy skład, najlepszych bocznych obrońców świata. No, o Jezus, Kafu i Roberto Carlos że, że tak naprawdę Tam wielu zawodników tej Brazylii Pojechało tak naprawdę w roli widza no, bo wiedzieli, że szanse na to Że zagrają są tylko jak tak się połamie Albo go wykluczą Wykluczą z gry, tak Bo, bo, bo szanse, żeby, żeby tak wejść Po prostu jako zmiennik to, to niewielkie Leszek wspominał o tych różnych nazwiskach. Ja zawsze sobie przypominam, jeżeli chodzi o reprezentację Brazylii Wampete z Mundialu 4 lata później, który pojechał też zupełnie nieoczywisty wybór selekcjonera, no ale obronił się trener. Tutaj miał, natomiast, to miał być natomiast turniej Denilsona. Pamiętajmy, że on miał wtedy 20 lat. był Niedawno miał, niewiele wcześniej miał ten rekordowy transfer do Betisu. Denilson był uznawany za króla dryblingu. Trochę się spodziewano po nim, że będzie tym, kim został ostatnio

Denilson nigdy nie wyszedł poza te swoje przekładanki, ale miał wcześniej bodajże znakomity Puchar Konfederacji, na którym zachwycił wszystkich i, i naprawdę liczono, że to będzie taki moment, gdzie on niezwykle odpali. On już miał 26 meczów wtedy rozegranych w reprezentacji, a mając 20 lat, więc to też pokazuje, jaka była w niego wiara wtedy. Natomiast no, to był jego przegrany turniej tak naprawdę, moim zdaniem. No, wchodził czasem, ale no nie, to, nie tego się po nim spodziewano. Myślałem, że on weźmie odpowiedzialność za tą, za tą drużynę trochę bardziej. Zdecydowanie Rozczarowanie to miała być jednak dużo większa postać, jeżeli chodzi o Brazylię. Ona zagrała ten mecz, który już dzisiaj w naszej audycji został wywołany, czyli mecz ćwierćfinałowy z Duńczykami. Absolutnie fantastyczne spotkanie. Nie wiem, jak się do tego ustosunkować. No, to było na pewno coś, coś niezwykłego. Jednak okej, okay. jak mówiłem, wspomniałem, że Dania pokazała okazała się ścianą dla Nigerii, natomiast no Brazylię uznawałem absolutnie za dwie półki wyżej, nie, nie miałem szczęścia zbyt wiele razy oglądać braci Laudrup, e, siłą rzeczy, no, nie było tutaj takiego łatwego dostępu do meczów, dochodzą kwestie wieku, że to był mój pierwszy turniej duży, jaki oglądałem, a tutaj zobaczyłem tych braci Laudrup i mówię, kurczę, no, to jest coś niesamowitego, oni sobie jadą z tą Brazylią, jest naprawdę niesamowicie. I żal mi było faktycznie Duńczyków, że jednak w tym meczu ta Brazylia, którą. że ta Brazylia jednak, jednak dała im radę. Tak. A to byli Duńczycy, przynajmniej niektórzy pamiętający Mistrzostwo Europy. Tak, no ale to tak jak właśnie wspominałem z tych braciach laudów, to jest był ich były ich jedyne mistrzostwa świata na których zagrali razem zawsze był jakiś a to jeden protestował a to ktoś tam był kontuzjowany, że, że razem grać nie, nie, nie mieli możliwości, a no, sam sam Michael Laudrup to przecież magik taki, jakby to teraz powiedzieć no, no, no trudno trudno porównać go do współczesnych piłkarzy. Nie ich takich. Ja pamiętam taki taka później była wypowiedź z tych, z tych czasach Juskowiaka, który miał możliwość zagrania jako piłkarz Sportingu Lizbona z Realem Madryt właśnie z Laudrupem w składzie. Mhm. I mówi, że zag... mecz się skończył 0-0. Mówi, my spoceni, ledwo ledwo schodzimy z boiska a podchodzi do laudrupa, a laudrup uśmiechnięty nawet się nie spocił. Gościu zagrał 90 minut i on nie potrzebował biegać tak naprawdę w różnych miejscach tak inteligentnie się poruszał że schodził po 90 nawet nawet na Ale zmęczony. powiedzmy też szczerze Mariusz dzisiaj taki pomocnik by się nie obronił Tak tak Laudrup był zawodnikiem innych czasów gdzie pewnie mógł w przerwie sobie iść wypalić papierosa wrócić na boisko i dalej sobie truchtać ale w odpowiednim momencie puścić piłkę taką że klękajcie narody Dzisiaj taki zawodnik i jednak to co daje za dużo by jednak zabierał to po prostu piłka się zmieniła ale tak, wtedy tak, tak, tak. oglądanie tego Laudrupa mówię kurczę nie szkoda że on już ma tyle lat pewnie nie do współczesnych to nie. Czas, czasów to jest nie do, taki tacy zawodnicy się, ale właśnie to, to jest e, piękne takie wspominanie w takich turniejach, że e, wtedy taki magik miał rację bytu. Obecnie już niekoniecznie, ale to wtedy to, to bieganie nie było najważniejsze. No. To była taka trochę osobna dyscyplina w każdej dru w wielu drużynach był, był playmaker. tak To była ta podstawa, trochę jak quarterback w NFL futbol amerykańskim. To było coś fajnego, że jest gościu, który wie, że jest, jest ciut ważniejszy w trochę w osobnej linii zagra, nie? co on rzuci, co zagra. To, to było ciekawe. Oczywiście to było nieżyciowe z perspektywy tego, jak futbol się zmienił, ale wtedy to była jakaś atrakcja. Naprawdę. Ja dla porządku, dla naszych młodszych słuchaczy tylko dodam, że ten mecz Brazylia-Dania, o którym rozmawiamy, to było 3 do 2. Fantastyczne spotkanie, w którym Dania prowadziła po bramce Jergensena, potem dwa trafienia Brazylijczyków, Bebeto i Rivaldo, następnie Laudrup, no i Rivaldo z tym decydującym ciosem. Najlepszy mecz że Rivaldo chyba na tym turnieju, Rivaldo, który wchodził w swój prime time kariery. Tak mi się wydaje, że, że to był ten, ten moment prime time'owy dla niego. No, myślę, że tutaj oczywiście 4 lata później... No, ale jest... zdecydowanie no, wtedy był jednak w cieniu Ronaldo, bo mówimy o Brazylii, mówimy o Gonzalvesie, no musimy wspomnieć o Ronaldo, że to był jego, jego turniej absolutnie i co tam się stało w tej przerwie meczu, że gdzie są do dziś oficjalne te kartki ze składem, gdzie on po prostu nie był uwzględniony, nie? On jeśli dobrze... Znaczy pamiętam, przed spotkaniem. Przed spotkaniem, tak, gdzie nie było go po prostu w składzie. No i chyba nawet lepiej byłoby, gdyby go nie było, bo on był cieniem siebie jednak w tym finale i coś tam mocno nie zagrało. No i do tej pory chyba sprawa nie jest wyjaśniona, co tam nie zagrało. Jakieś kwestie zmęczeniowe, jakieś kwestie mogły naciski, być... Naciski Nike'a. Naciski, jakieś środki mogły być jakieś dziwne, natomiast no tej prawdy się już nigdy nie dowiemy, możemy tylko spekulować. No. Kto wie, czy od tego finału nie zaczęły się tak naprawdę kłopoty Ronaldo, które później trwały ładny czas tak naprawdę. No to prawda, później Ronaldo miał swoje problemy, między innymi z kolanami. No wtedy, jeżeli już przeszliśmy do tego yy, finału o popisie Zidana, będzie za chwilę, Brazylia wyglądała jak w dziesięciu. Zdecydowanie. No. I nie tylko. Oni yy, tak naprawdę yy, w ciągu całego tego turnieju opierali swoją grę na tym, że mają tego Ronaldo. Oni zdawali sobie sprawę, że jak dostarczą piłkę, yy, do, do Ronaldo, do Bebeto, czy do Rivaldo. To już coś się samostrzeli. To byli pił Ronaldo był w tamtym, w tamtym okresie piłkarzem. Nie chcę, bo teraz to młodzi, młodzi słuchacze pewnie by tego nie zrozumieli, ale, ale naprawdę był. Ta, taką gwiazdą jak obecnie jest Messi. Zdecydowanie. Jest dwóch Ronald no. sezon, sezon Ronaldo w Barcelonie, tak pamiętamy, to było jeszcze przed Mundialem we Francji. No, absolutnie genialny. No, wtedy był kosmitą po prostu, w tamtych czasach. Ronaldo jest tak naprawdę dwóch Ronaldo, w sensie takim, że ten, który później miał problemy z kolanami i tak dalej, który jakoś po tym Mundialu w Korei wyszedł na prostą i był po prostu znakomitym napastnikiem. tak? Świetny zawodnik, napastnik cały czas. Światowa czołówka, natomiast to, co grał Ronaldo przed kontuzją, to, było, to on był siłą, siłą natury. To, był, tak. to było zupełnie coś innego. To był zawodnik totalny w pewnym sensie. To nie jest tak, że on czekał blisko tej szesnastki, jak może się kojarzyć z kibicą, którzy pamiętają go z Realu z Galacticos. To był zawodnik, który potrafił przyjąć piłkę na 40 metrze, pociągnąć skrzydłem, rozegrać. On był absolutnie tak, jak mówisz Mariusz, bardziej przypominał Leo Messiego. Wtedy się zastanawiano, czy to będzie najlepszy piłkarz w historii futbolu, bo on Miał taką siłę na mecz, jak miał w swoich czasach Pele, czy jak miał Maradona i był wtedy bardzo młody. Pamiętajmy, że to był bardzo młody zawodnik. W tym momencie, gdy prowadził Brazalię do finału, miał bodajże 21 lat, więc był najlepszym piłkarzem świata i wszystko jeszcze było przed nim. U niego się spodziewano, że będzie pisał niesamowitą historię, która może okazać się najlepszą w historii piłkarza. No to się tak nie stało. Natomiast znam piłkarza polskiego, który grał w Ronaldo, z Ronaldo w jednej drużynie. Piotr Matys, który w PSV Eindhoven trenował razem z Ronaldo, będąc tam wtedy i mówi, że Ronaldo sobie na treningu tam coś tam kopnął, coś tam, jak mu się chciało, to poszedł pod płat i się uśmiechał z dziewczynami, a później w ogóle nie przejmował się tak za bardzo. Tak samo jak Romario, który ćwiczył sobie na rowerku i później się jechał do domu, ale później wychodził na boisko i bum, nie? Także po prostu skala talentu absolutnie maksymalna. I, no I ten oto tak opisany zawodnik w finale snuł się po wojsku. No właśnie, Brazylia, która była od niego uzależniona, pod niego układająca grę, nagle no, nie było tego zawodnika. No, gdyby jakikolwiek inny piłkarz, który był w formie, oczywiście dużo gorszy, ale w... 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 wtedy ta gra mogłaby inaczej wyglądać. A tutaj były te piłki podawane do Ronaldo i i po akcji, no. więc no, rzeczywiście grali w 10 i, i całą tą grę mieli zburzoną, więc no tak naprawdę wynik był do przewidzenia. Absolutnie fantastyczny atak Brazylii. O Ronaldo już sami wspominaliście, ja, ja mówiłem o Rivaldo, no i ten Bebeto, plus ci rezerwowi. No Brazylia stała wtedy zawodnikami ofensywnymi i to, i to byli naprawdę absolutnie topowi piłkarze. Trochę nam się te wątki zmieszały i chciałbym mimo wszystko wrócić do gdzieś naruszonego już wątku Niemców. Niemców, którzy no w ćwierćfinale z Chorwacją. Przeżyli jeden z boleśniejszych zawodów. Moim zdaniem no, największym problemem Niemców było to, że oni uwierzyli po mistrzostwach Europy w Anglii, że wszystko jest OK. No wszak zdobyli Mistrzostwa Europy. No, zdobyli mistrzostwo Europy. Matthias Zammer zagrał fantastyczny turniej i chyba zdaje się, że zdobył wtedy złotą piłkę dla, dla najlepszego piłkarza po, po tych mistrzostwach Europy. Ale, ale tak naprawdę. Niemcy ciągle grali tymi samymi zawodnikami, grali w toporną piłkę. No, nie da się ukryć. No, były tam piłkarze typu Klinsman, którzy się wyróżniali jakąś tam błyskotliwością, ale, ale, ale Niemcy to była toporna drużyna, której nikt nie chciał oglądać. Dwunastu zawodników powyżej 30 roku życia wtedy przywieźli. Najmłodszy był Jens Jeremies 24 lata. No to jeśli przywozisz Jensa Jeremiesa jako swoją młodą nadzieję. To był niesamowicie stary skład. Także, tak naprawdę, z perspektywy to, że oni w ogóle dotoczyli się do ćwierćfinału, to jest zasługa słabej grupy. No i, no i tak naprawdę mogą się cieszyć, że tam byli w tym ćwierćfinale. To, to był zespół, już w pewnym sensie, wypalony. Zdecydowanie wolałbym, żeby tam Meksykanie zagrali zamiast nich. No, ale no... Ale nie oni jest... mają swoją tradycję odpadania w tej fazie i będą ją kultywować no. do końca świata. Nieraz z Niemcami. <grym> Słuchajcie, na zupełnie innym biegu nie Włosi. Mieszanka rutyny z młodością, tej rutyny z Mundialu w USA, kiedy zdobyli srebro, z 22-letnim Nestą, 24-letnim Del Piero, 25-letnimi Canavaro, Wierim czy Inzagim, ma za starami wszystkiego ojciec Paulo Maldiniego. Włochy. Wtedy to była jedyna drużyna, która miała w ofensywie taki potencjał jak Brazylia, abstrahując od Ronaldo, który to przeważał wtedy. No bo zobaczmy na tych napastników: Del Piero, Baggio, Inzaghi, Chiesa, Vieira. A moglibyśmy jeszcze porozmawiać wtedy o team, moglibyśmy porozmawiać o Montelli, moglibyśmy o Coli, moglibyśmy o Del Vecchio, moglibyśmy tam wymienić 10 fantastycznych napastników, tak? To była też y, niesamowita. Wiali był przecież wtedy jeszcze tak, bodajże już w Chelsea, ale też tam bardzo dobrze sobie radził, także... No ale Włosi po prostu nie grali takim stylem. Nie grali takim stylem, że e, w stylu... Tej swojej jakości ofensywnej nie wykorzystywali tak, jak że Myślę, że mogli bardziej, no ale to jest, to jest taka drużyna po prostu. No nie chcę też tu jakieś ogólniki, że Włosi zawsze grają tak samo, no ale to jednak nie jest zespół, który się otworzy i pójdzie z otwartą przyłbicą nie wiem, czy to ich troszkę nie zgubiło, właśnie, bo mieli. Ten mecz Włochy-Francja jest o tyle symboliczny, że Francuzi praktycznie w ogóle nie mieli wtedy napastnika. Oni atakowali zawodnikami o klasę słabszymi na tamten moment niż mieli Włosi. No bo Girvache, tak? Diugari? No, no, no naprawdę, to po prostu nie jest ta półka, tak? Tam jeszcze z napastników mieliśmy bodajże już młodego Trezegu, no ale on się naprawdę dopiero no I Henry'ego, ale oni byli dwudziestolatkami, no na takich zawodnikach nie oprzesz ataku, a poza nimi były i Girvash, i Diugari. tak? No to nie no. byli. Trezegę i Henry jeszcze nie włożyli wtedy aż tak wiele do tej, do tej drużyny tak, ten Anri w grupie strzelał. No tak, ale takimi wiesz, postaciami, które jesteś pewny, tak jak przy Włochach czy Brazylii, że one to pociągną, że one zrobią na takim turnieju różnicę. No oczywiście. Nie? To były młode wilczki jednak. Nie? Zwłaszcza, że, że u Włochów na przykład no Wieri był w topowej formie. No, mhm. Kapitalnie no, grał. Brazylia i Włochy miały taką siłę ofensywy, że nie mogło się równać. Francuzi mieli dwóch młodych wilczków i dwóch przeciętniaków. Tak, no i, i znaczy, tak jak z tego co pamiętam, jak ja się do tego turnieju szykowałem do oglądania. To dla mnie trzy drużyny. Yy, Brazylia, Włochy i Holandia to byli, no tak. to byli główni faworyci do zdobycia Mistrzostwa Świata. Nie było wśród tych faworytów Francuzów. I, I a już samotni, tak, jakiś tam Niemcach nie wspominają. No to prawda, Francja z drugiego szeregu, tak naprawdę, w pewnym sensie. No, patrząc na ten skład, ciężko jest. Powiedzieć, dopiero po turnieju się mówiło, a, że Francuzi u siebie, że to to tak było, ten, ten ich marsz był przewidywany. A to wcale nie była prawda, że to był przewidywany marsz. No yy, Naprawdę Francuzi wyeliminowali drużyny silniejsze od siebie. Defensywka, po prostu. Zabili ten turniej. No, powiem, i, no, i, no i też turniej życia Barteza też, też, też trzeba. Obrony powiedzieć. generalnie, tam Blank, tak. no ta obrona była genialna, to była najlepsza obrona turnieju, zdecydowanie. No oprócz, nie, nie ma oprócz, oprócz Paragwajczyków, jak się zderzyli z <grym> Paragwajczykami, no to wtedy właśnie to była ta szansa, kiedy Francuzów mogło na tym turnieju nie być. Ale Francuzom wtedy też pomógł obrońca, tyle że w inny sposób. Pomógł, pomógł, bo to ten Blank strzelił tą bramkę zdecydującą. Mi się kojarzą te obrazki Laurenta Blanka, który całuje tą łosinę Fabiana Barthesa. No absolutnie, absolutnie nie do zapomnienia obrazki, jeżeli chodzi o, o tamten turniej i tamte kadry me żaketa. ale zanim do, do Francji to jeszcze chciałbym w Włochach, moim zdaniem, gdyby oni nie trafili wtedy na, na Francuzów, to, to mogli pójść oczko dalej, mogli pójść tę fazę wyżej i do tej strefy medalowej wejść. No i przejdźmy już sobie do tych Francuzów. Wygrywali wszystko, mimo, że tak jak mówimy, bardziej defensywą niż, niż ofensywą. Zidane w wysokiej formie, ale ja bym nie zapominał o, o kapitanie tamtej kadry, czyli teraz już selekcjonerze Leble, Didierze, Deschampie. No też, ale moim takim cichym bohaterem Francuzów, o którym się nie mówi, Pytanie? a dużo, dużo się mówi o tym, o, o Zidanie, był Djorkaeff. Fantastyczny piłkarz yy, i to on zrobił dużo yy, akcji, które, które dały Francuzom te, 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 te najważniejsze bramki, a nie Zidane. Zidane tak naprawdę błysnął raz. W finale. W finale i zrobiono z niego wielkiego bohatera. No bo tak to jest. Wygrywasz najważniejszy mecz, zostajesz bohaterem. Ale Zidane, przecież pamiętajmy, dostał czerwoną kartkę z, z meczu z Arabią. Nie zagrał w dwóch bardzo ważnych meczach yy, yy, dla. Dla Francuzów z Duńczykami i z Paragwajem. I drużyna sobie bez niego poradziła, więc, no, jak można mówić, że zawodnik, który, który jest niby największą gwiazdą, mistrzostw świata, a bez niego sobie jego drużyna radzi i przechodzi do następnych rund. No. Tak, jestem tego zdania co Mariusz, że jeśli chodzi o to, jak został ustawiony po tym turnieju, postrzeganie Zidana po tym, ile faktycznie dał, to jest duża dysproporcja. E, oczywiście nie można mu odebrać tego finału. No, bo ten finał myślę, Ale, to, Ale mówimy. to, co wcześniej, to, jak mówi Mariusz, no jeśli wygrywasz te najważniejsze mecze bez Zidana, no to trzeba po prostu pochylić głowę przede wszystkim przed innymi. To oznacza, że po prostu ten tytuł w największym stopniu inni mogli tak. zrobić. Ten w finał w mocno w... jednak zamazuje obraz. Finał mocno jednostronny, jak się spojrzy na wynik w porównaniu do innych meczów finałowych Mistrzostw Świata. No to co mówiliśmy, że Brazylia no, bez Ronaldo. Za wyjątkiem prostu... meczu Francja-Chorwacja. No, Brazylia bez Ronaldo to już nie, była, nie był ten zespół, i to był zespół, który nie miał szans, tutaj, tak naprawdę, w pewnym sensie. I oni chyba byli też tam w głowach. No, wszyscy to, 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 co się stało z Ronaldo, oni musieli to przeżywać też. też nie byli psychicznie no tak. przygotowani. No Roberto Carlos no, był świadkiem naocznym tej sytuacji. No właśnie, prawda? więc oni nie byli psychicznie przygotowani do tego meczu, przegrali go tak naprawdę już przed. Jakieś drgawki miał na przykład Ronaldo. Tak? Jeśli tak. twój najważniejszy zawodnik, twój lider, 45 minut przed meczem godzinę ma jakieś drgawki, jakieś dziwne rzeczy się z nim dzieją. I ty jeszcze widzisz, że on wychodzi. Moim zdaniem to był w tym sensie błęd, że jakby nie było Ronaldo, to oni by wiedzieli, dobra, słuchajcie, musimy grać, wziąć to na siebie wszystko. A on, mimo tych problemów zdrowotnych, mimo tego całego dziwnego, dziwnej sytuacji, on wchodzi na to boisko. No to oni taki, no dobra, on, czyli on jest, z nim jest w porządku, gramy znowu wszystko przez niego, co mamy robić? To już tak... Całkowicie i myślę, że myślę, że Ronaldo po prostu w tym meczu nie powinien grać. Może wtedy Brazylia e, miałaby innego w ogóle ducha inną mentalność. Żeby Ronaldo miał 28 lat, to by powiedział ten Rui, sorry, nie zagram, ale, ale że to był dzieciak, to po prostu się nie postawił, no. Tak, no, ta świadomość u niego była mniejsza, zresztą on w ogóle e, w tamtym czasie, no. no... Bardziej mam wrażenie, że decydowali doradcy, którzy mówili o kontraktach reklamowych, które są, aniżeli, aniżeli sam zainteresowany, który. Bardzo możliwe. Y, który potem miał z tego profity. O Aimę Żakę chciałbym porozmawiać. Veni, Vidi, Vici. Zdobył Mistrzostwo Świata zostawił kadrę i już jako trener nie pracował. Co prawda, on w federacji pozostał, bo był jeszcze długo dyrektorem francuskiej federacji, no ale już za trenerkę się, się nie brał. Czasami są tak takie podejście, że zrobiłem najwięcej, co mogłem. No co można więcej osiągnąć niż zdobyć Mistrzostwo świata? I to wystarczyło. Może już stwierdził, że rzeczywiście nic więcej, że jako trener reprezentacji nie osiągnie, a trener klubowy widocznie nie, nie miał parcia na to, żeby, żeby dalej się parać. Spełnił klubowy. się jako działacz, później w Federacji Francuskiej pomógł jakby rozwijać to od, od, od tego zaplecza, także cały czas działał mocno na, na rzecz francuskiej piłki, tylko nie w roli aż tak eksponowanej. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie postać legendarna. Zresztą był doskonały film o, o tamtejszej reprezentacji Francji, która zdobyła to Mistrzostwo Świata. No mm -hmm. właśnie, między innymi zajmę Jacques. Jeżeli chodzi o. Mundial we Francji, królem strzelców Dawor Schucker, no ale wice -królem strzelców Gabriel Batistuta i Argentyna jeszcze chciałbym dwa, dwa słowa powiedzieć, bo Argentyna zawsze kojarzy się z drużyną, która będzie walczyć o najwyższe laury, a Argentyńczycy znów się zatrzymali przed strefą medalową, mimo że chociażby Batistutę mieli w składzie. Ale mieli niefart, trafili na Holandię. <gry> więc no, no i tak przeszli Anglików Chociaż powiem szczerze Że jak tak popatrząc na te drużyny To, to Anglicy byli faworytami Tego meczu, więc Moim zdaniem Argentyna i tak zrobiła Więcej niż, niż mogła zrobić Bo pomimo, mimo, że mieli Takich gwiazdorów jak Ortega czy, czy Batistuta, to jednak ten skład Nie był jakiś taki zbilansowany Byli, byli słabsi gracze I, i, i ta Argentyna nie, nie, nie powalała Trochę tam brakowało... E, Leo jego. E, e, nie wiem, ale też takie mam wrażenie, że ta Argentyna była tak do kupy zebrany niesamowity skład. To jeszcze bardziej się za 4 lata, gdy poprowadzi Bielsa. Bielsa tak. Ale nie było tam jakiejś takiej równowagi. Patrzysz... E, jest Claudio Lopez, tak? No wow, super, nie? Tylko czy on był odpowiednio wykorzystany? Ortega pamiętam, że kojarzył mi się, że Argentyńczycy niesamowicie przeżywali, że Ariel Ortega zrobi niesamowite cuda na wianki, ale on miał takie przebłyski tylko. Ja nie miałem wrażenia, że to jest zawodnik, który ciągnie całą drużynę. Do nie, czego. grał pod siebie zdecydowanie. Bardzo, nie? bardzo taki zawodnik, który w ogóle jak wolny elektron, no w bardzo. A nie mając aż takiego potencjału, że będąc wolnym elektronem, przesądzał to na takiej imprezie. Dla mnie Ortega był wielkim niewypałem. Wiele sobie obiecywałem po tym co zobaczy oglądając Ortegę i byłem rozczarowany bardzo tym zawodnikiem, tak? Daniel Pasarella wtedy prowadził w ogóle Argentyńczyków, to też było takie nawiązanie do tych ich złotych lat, bo Passarella był, był członkiem drużyny, która znakomicie sobie na Mundialu poradziła. Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, wasz taki, zapytam, ulubiony mecz, taki, który najbardziej wspominacie, jeżeli chodzi o tamten turniej? No to dla mnie dwa mecze. No właśnie ten mecz Brazylijczyków z Duńczykami. No i półfinał Brazylijczyków z Holendrami. Brazylia, Dania i myślę, że jednak ta radość, jak Chorwaci ogrywali Niemców, też tak to mnie mocno zapadła. Była jeszcze. Pamiętam, że śledziłem też uważnie mecze Jamajczyków. Ciekawiło mnie, że Jamajczycy pojechali na Mundial i uważnie przyglądałem się im. I bardzo mnie cieszyło, jak ograli, ograli Japonię. A ja jeszcze ze swojej strony nie można zapomnieć o fantastycznym ataku chili czyków. Salas, sa, sa. Salas, Salas, tak, Zamorano. Tak jest. To byli goście, którzy w, w, sami sami wygrywali mecze i i no, kapitalna para napastników, uzupełniająca się wprost idealnie. Nie odpaliło to aż tak na tym mundialu, jak się spodziewałem, ale pamiętam, że to była jedna z potencjalnych, tak przed tym mundialem mówiło się, że Chile może być czarnym koniem, bo ale w powietrzu o, i są w ogóle witorze. to, 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 to no, kapitalni gracze, po prostu no, fantastyczny atak. Ale gra się po 11, co, co udowodnili najlepiej Francuzi ze swoją żelazną defensywą, wspaniałym składem. Już chcę się powiedzieć, jak to się stało, że 4 lata później to tak. Taka sinusoida nastąpiła, prawda, i ten mundial w Korei aż tak bardzo nie wyszedł, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść, na zupełnie inny odcinek audycji, kiedyś to było, o tym mundialu we Francji, który mam wrażenie jest legendarny dla, dla wielu naszych słuchaczy również, moglibyśmy pewnie jeszcze długo, długo ja był znakomity rozmawiać. był jeden z najlepszych mundiali w historii. Ja cały czas będę upierdliwie się czepiał, że idealnie zbalansowano liczbę zespołów na tym turnieju. O tym zrobimy jeszcze inne. Znaczy, ja bym powiedział: na przykład tutaj się trafiło, że chyba oprócz Portugalii i Ukrainy zagrały wszystkie najlepsze europejskie zespoły. To się też rzadko zdarza. Często europejskie drużyny jakieś tam nam brakuje, jakichś tam topowych. A tutaj z tych topowych zespołów nie brakuje. A Polska nie pojechała. No tak, tak. Antoni Pieśniczek. Nie, nie dawię ich. No niestety, ale nie, jeżeli chodzi o naprawdę o top europejski, zagrały wszystkie najlepsze zespoły z Europy, więc no, nie brakowało tutaj nikogo. No cóż, musimy już kończyć. moim gośćmi byli dzisiaj Leszek Milewski Weszokom. Dziękuję. Mariusz Moński, RetroFutbol.pl. Dziękuję. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamilkania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.